Elon, wszystkim! Dzisiaj szybki update tego, co pojawiło się na telegramie, na Discordzie oraz na moim blogu. Także intro, i lecimy! Zaczynamy oczywiście na moim blogu www.marekporwol.pl Zachęcam Was do tego, aby zasubskrybować ten kanał, kliknąć sobie dzwoneczek, no i zostawić jakiś komentarz dla zasięgu. Pomagacie mi wtedy po prostu w rozwoju tego kanału. A teraz już zjeżdżamy na sam dół strony i znajdziemy tutaj najnowsze artykuły dotyczące właśnie tutaj świata krypto. Skupimy się dzisiaj na kilku rzeczach, a mianowicie na whole airdrop, Chyba tak to się mówi. Tutaj dostaliśmy airdrop za to, że stejkowaliśmy Juno na Marble Dao, tutaj airdrop Nir. Jeśli kupowałeś NFT za 8 Juno na tej stronie Marble Dao, to kwalifikujesz się też do airdropu i tutaj wystarczy tylko zarejestrować swój adres. WindDAO omawialiśmy na ostatnim filmie. Dodatkowo spojrzymy jeszcze na wyniki z mojej aplikacji tradingowej, którą Używam już od kilku miesięcy, całkowicie. Ona mi się podoba i nie sprawia tego, że boję się po prostu jej używać. Dodatkowo, jeśli spojrzymy na resztę wpisów, które się tutaj na stronie pojawiły, no to jeszcze był do odebrania dotchain. To akurat już czas tutaj minął. Ja dodawałem na Telegram taką informację, żeby po prostu sobie tego dotchaina odebrać, bo jeśli przespaliście któryś z tych dropów, to później już to nie jest kontynuowane na waszym koncie. No i jeszcze tutaj był Mars Protocol i DAO Maker Fairdrop 4 razy. Przy okazji chciałem was zaprosić na wydarzenie, które odbędzie się 24-25 maja w Warszawie. Jest to Next Block Expo. Można kupić już bilety. Bilety, jeśli kupicie sobie z naszym kodem, to otrzymacie wtedy Rabat 10%. Wystarczy oczywiście, że przejdziecie tutaj na stronę NextBlockExpo, Expo, klikniecie book Ticket. No i przeniesie Was do wyboru takiego biletu podczas transakcji, podczas wyboru płatności wpisujecie po prostu nasz. I dostajecie 10% rabatu. Za 20 dni i 15 godzin zostanie cena zwyższona za ten bilet. Także warto zastanowić się, czy by przypadkiem już tego nie zabukować. Oczywiście ja i ekipa hajsoholików będziemy w Warszawie na tym wydarzeniu, także będzie można się spotkać i porozmawiać o różnych tematach. Jeśli chodzi właśnie o zabukowanie tego biletu, klikacie sobie tutaj book ticket. Tak, jak mówiłem, pojawi Wam się strona do wypełnienia danych osobowych. Tutaj macie możliwość wpisania kodu. Wpisujemy okolicy i z ceny, na przykład 511 zł. Po aktywacji tego kodu robi nam się cena 460 53 zł. 53 grosze. Tak właśnie działa ten a to już teraz koniec reklamy. Zacznijmy od tych najprostszych rzeczy, czyli haul Airdrop. Wystarczy, że przejdziecie tutaj na tą stronę, otworzycie sobie to na przykład w nowej zakładce, połączycie swój portfel Kepler i pojawi wam się możliwość podejrzenia tego, czy należy Wam się airdrop. Ja mam aktualnie trochę problem z internetem, także zobaczcie, wgrywa mi się to wszystko bardzo ciężko. Ale tutaj łączycie portfel, sprawdzacie, czy należy Wam się jakiś airdrop. Później klikacie climb, no i bez problemu odbieracie tego hola. Tutaj mamy kolejną stronę Marble DAO, czyli możliwość sprawdzenia, czy kwalifikujesz się na airdrop NIR. Przechodzisz na tą stronę tutaj, klikasz sobie. Oczywiście otwierasz w nowej zakładce. Jak widzicie, mi to się bardzo ciężko wgrywa. i u samej góry tutaj możecie po prostu kliknąć input your wallet i powinniście mieć adres z końcówką .nir. Żeby taki portfel stworzyć, no to możecie go stworzyć tutaj na tym adresie właśnie wallet.nir.org i po prostu ten adres, który utworzycie tutaj, pamiętajcie oczywiście, żeby zapisać sobie SIDY, klikacie i wklejacie sobie tu, sprawdzacie, czy się kwalifikujecie. Ja akurat się kwalifikuję na otrzymanie airdropa. I tak jak już mówiłem wcześniej, airdrop jest dla tych osób, które kupiły tego NFT. Ja sobie kupiłem, z tego co pamiętam, nawet na dwóch adresach. Lecimy dalej. Kolejną sprawą jest Mars Protocol. Tutaj, dla osób, które miały na Terra Station i w ekosystemie Terra Mars. No to mogą też odebrać Airdrop. I on pojawi się oczywiście na waszym portfelu Tery Station. Wystarczy, że seedy z tej Tery wpiszecie do Keplera, no i możecie podejrzeć, czy po prostu otrzymaliście tego Marsa. Można też to zrobić bezpośrednio na stronie, na dokumencie tutaj Google i sprawdzić sobie, czy wasz adres. Tery kwalifikuje się na to, by dostać właśnie airdrop Marsa. Ja też to zrobiłem wcześniej. Wystarczy przejść tutaj, otworzyć sobie ten dokument, no i po prostu poszukać naszego adresu. Zobaczcie, dokument się tutaj nam wgra, i tutaj mamy adresy Tery Station. No i oczywiście tutaj jest explanation, czyli co jak, ale nas interesuje final amount, czyli tutaj wklejamy, klikamy Ctrl F. I wklejamy tutaj nasz adres tery. I wtedy znajdziemy bezpośrednio, który adres tery jest przypisany do którego adresu Marsa. Wtedy, jeśli się tutaj pojawiliśmy, no to należy nam się airdrop. Ja taki airdrop dostałem. Zaraz wam pokażę, co z nim zrobiłem. Akurat ja wykorzystałem to, że można tego Marsa troszkę zastejkować i zastykowałem sobie to na keplerze. Tutaj mamy keplera. Ja dostałem 364 sztuki Marsa, jak widzicie 50 sztuk zastejkowałem jedną w Cosmology, drugie w kosmos Pack i tu po prostu sobie to stejkuję, ale... Rozwiązaniem fajnym też dla tego Marsa jest to, że można stworzyć pulę płynności. Na przykład na Osmosis. Z tego, co tutaj widzicie, Osmosis zmieniło w ogóle szatę graficzną na Marsa, ponieważ wprowadzili tutaj pulę płynności. Dodatkowo pojawiła się strona, gdzie my możemy pożyczać, jak i wypożyczać nasz kapitał, właśnie do Marsa. Tutaj mamy pulę płynności. Zaraz wam to pokażę. Czekajcie, tak, o. Tutaj na samym dole mamy pulę płynności Mars do Osmo i tutaj mamy 177% APR. Oczywiście ten kapitał Liquidity tutaj się zwiększa, więc ten procent będzie spadał. Nie rzucałbym się w Waszym wypadku na to po prostu, by teraz nakupić tego Marsa e, Osmo i ładować tutaj w pulę płynności, bo tu mamy 170%, a tutaj mamy 1300. Akurat o tym też już była informacja, że NGMI... E euro, czyli token euro stablecoinowy, zostają wycofane z rynku. Czyli ten token euro zostaje wycofany i on powinien zostać przez Was zamieniony na inne tokeny. A ten token NGM on służy do utrzymania rynku, utrzymania tego blockchaina i z tego co czytałem, on będzie dalej kontynuowany. Także tutaj można te pule sobie robić, ale wydaje mi się, że cena tego NGM będzie po prostu spadać. No i w tym momencie jak sprawdzimy, ile kosztuje ten token N NGM NGM no to w tym momencie jeden token kosztuje 7 centów a euro jest jeszcze bez problemu do zamiany, no to 1 euro kosztuje 1,01 dolara, czyli gdzieś tam zobaczcie 0.938. Ja moje euro wymieniłem na osmo już jakiś czas temu, żeby uniknąć ewentualnych problemów z płynnością. Zresztą oni też oficjalnie o tym informowali, że nie będą później już tego wspierać. Także jeśli macie euro, wymieńcie sobie na inne tokeny. Możecie to na przykład wymienić sobie na USDC tutaj na akcelarze i to będziecie mieli wtedy taki przelicznik. Euro do USDC jest 1 do 1, mniej więcej. Także troszkę chyba straty tutaj jest, no ale cóż, tak to bywa w rynku krypto. Przejdźmy teraz do platformy tej lendingowej Mars. Tu łączymy nasz portfel, wybieramy oczywiście portfel, który nas interesuje. Ja mam Keplera no i mamy możliwość wrzucenia w lending naszych tokenów. To mi bardzo przypomina Wires, przypomina mi to też właśnie Ancora. No i z zasady tutaj bym oczywiście uważał, nie płacą tutaj aż takich dużych procentów. Aczkolwiek zobaczcie, tutaj jest 189%, i jest 100% just. Ja nie wiem, czy tu jestem w stanie coś zdeponować, mojego osmo. Czyli zobaczcie. Deposit cap for osmo has been reached, czyli tutaj już nie możemy dodać naszego osmo. Oni zrobili jakieś limity i to też jest fajne, że nie ma możliwości tutaj przekroczenia tego. Tutaj oczywiście możemy później pożyczać. No zobaczymy, jak te procenty będą się tutaj utrzymywać. Jak widzicie, ja troszkę się z tym wszystkim tutaj spóźniłem. No, i nie zdążyłem wrzucić testowo nawet żadnego tokena OSMO. Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o mój blog, no to tutaj mamy DAO Maker. Tutaj można było głosować i zapisać się na Fair Drop. To powinno też za niedługo wjechać na nasze konta, więc warto sobie po prostu to sprawdzić. Jeśli chodzi o podsumowanie na Discordzie, no to. Ja wrzucam te podsumowania na Discord z opóźnieniem, wrzucam później tutaj na stronę. No i mamy podsumowanie 27 styczeń do 3 luty, w piątek pojawi się kolejne na Discordzie. Warto sobie to tutaj przejrzeć, zobaczyć, co jest do nadrobienia. No i po prostu macie taką mapę tego, co można zrobić w danym tygodniu. No i przechodzimy już teraz do Trading App. Jeżeli chodzi o Trading App, czyli Easybot, no to tutaj. Pojawiła się aktualizacja, że w ostatnie 30 dni zarobił mi 720 dolarów. Jest to 10 razy więcej niż ostatnio w grudniu, bo w grudniu zarobił ten automat tylko i wyłącznie 75 dolarów. Aczkolwiek w styczniu były duże ruchy, więc po prostu to całkowicie nadrobił. Zobaczcie, ostatnie 7 dni. 160 dolarów, ostatnie 30 dni 728, no i w total jest 2875 dolarów. Jak to się zmieniło? Zobaczcie, tutaj mamy grudzień i było 75 dolarów netto, ponieważ ja tutaj odejmuję procent, który muszę oddać za to, że używam tego bota. No, a tutaj już netto wyszło 638 dolarów na czysto. Więc całkiem fajny wynik, jeśli chodzi o mnie, ja jestem zadowolony i tutaj mamy około 2% miesięcznie. Także jeżeli patrzycie na procenty, to to nie robi jakiejś dużej rewelacji, ale jeśli macie kapitał rzędu właśnie, tak jak ja, 12-17 tysięcy dolarów udostępniony tutaj właśnie do handlu, no to takie 2% to jest właśnie 630 dolarów bez. Siedzenia bez kombinowania, ja i tak tutaj handluję w oparciu o te wszystkie tokeny, które trzymam długoterminowo, i po prostu na spadkach odkupuje mi ten automat te tokeny, a na wzrostach sprzedaje i odkupuje później coraz więcej. Ja oczywiście nie wrzuciłem tu wszystkich tokenów, które trzymam, wrzuciłem tylko część, żeby po prostu ten bot mi pracował, a dodatkowo, jak wyłączę później sobie auto compounding, no to te środki. Miesięcznie są do mojej dyspozycji i mogę kupić sobie ewentualnie jakieś lekką ręką, jakieś gemy, co i tak każdego tygodnia ekipom robimy. Tutaj, oczywiście, jeszcze przeczytacie inną historię na temat tego bota. Zobaczcie, jeśli chodzi o listopad, to w listopadzie w ogóle tutaj było 742 dolary netto. Potem mamy grudzień, no i mamy tutaj styczeń. Czekamy, co pokaże ten automat w lutym. Lecimy dalej. Jeszcze raz Wam wrzucę tutaj informację o tym euro. Zobaczcie. Update z dnia 9 stycznia i oni potwierdzili, że przestają wspierać token euro, zamykają ten projekt. Także warto jest zamienić te tokeny na inne. I do kiedy będzie trwał wykup? Wykup euro będzie trwał do 6 marca 2023 roku. Także macie jeszcze miesiąc na to, by to ewentualnie sobie zamienić. Opcje wykupu, no to widzicie, możecie zamienić euro na Osmo, na Atom lub USDC na platformie Osmosis. W przypadku większych kwot można wymienić bezpośrednio na euro w Emani, wymaga to KYC AML i należy się spodziewać około 5 dni roboczych na przetworzenie. Te siano można po prostu bezpośrednio wymienić sobie na Fiaty. Co z moimi euro na Osmosis, jeżeli mam to właśnie na przykład w pulach płynności? No to te pule płynności trzeba odstejkować, Trzeba je po prostu anulować. Czekasz wtedy tyle dni, ile tam masz na to, by były do dyspozycji Twoje tokeny, a potem zamieniasz je na to, co chcesz. Co z tokenami NGM? I tak jak już wspomniałem, token NGM będzie sobie żył tam swoim życiem, ponieważ jest on potrzebny dla utrzymania ekosystemu tego właśnie tokenu. No i czy on będzie dalej kontynuowany, też nie wiem, dlatego ja część tych tokenów, większą część zamieniłem po prostu też na stable czy na coś innego. No i tutaj macie uzasadnienie tej całej decyzji. Co oferuje sieć NGM? Zobaczymy, czy oni po prostu będą ten projekt dalej kontynuować. Tego nie wiem. Czas nam pokaże, co oni zrobią po 6 marca 2023 roku. Także ja Wam tutaj daję informację, że powinniście swoje euro zamienić na inne tokeny. Nie czekać. Jako taką ciekawostkę chcę Wam jeszcze pokazać platformę hoppers.io. Tutaj są NFT, mintowania, IDOSy, różnego typu tego rzeczy właśnie. Zresztą ja tutaj mintowałem z tego co pamiętam właśnie te Galaxy Pasy. Tutaj mintowaliśmy jeszcze coś innego, ale to po prostu są NFT. -ki. Na każdym z łańcuchów coś się dzieje właśnie jeżeli chodzi o NFT. Fuji, to też akurat jest w moim portfelu, więc sobie po prostu tutaj też można różne rzeczy dodatkowo robić. Zobaczcie, pojawił się Mars, także tutaj macie opcję zarabiania, można tworzyć sobie też pulę płynności. Jeśli chodzi o tego Hopersa, no to też możecie napisać, jak wy do tego się po prostu nastawiacie. To ta, tutaj są fenomenalne procenty, też nie wiem jak długo się to utrzyma, aczkolwiek z tym hoppersem może być tak, że ta cena będzie spadać, no bo jest token mega inflacyjny. Po, przypomina mi to troszkę na początku UNOSWAP, tam też były mega procenty, były po prostu e, fajne zwroty z tego, ale z czasem to wszystko spadło. No i tak jak widzicie tutaj mamy hoppers do OSMO 600%, jest 43 tysiące w puli płynności, Hoppers do atom jest też 600%. Ja też tutaj stworzyłem sobie takie mikropule, zobaczyć po prostu jak to działa i nazbierać sobie tego hoppers, zamiast go kupować. A tak jak widzicie, jeśli wrzucicie na przykład sobie naliczenia z Osmosis, tak jak ja zrobiłem, osmo zamieniłem 50 na 50 sobie na hopersa, więc rzuciłem po prostu to tutaj, dałem bonding i zbieram sobie teraz hopersy, te hopersy mogę znowu zamieniać na osmo. Jak zamienię tyle hopersów, że moje osmo się mi zwróci, to wtedy już będę na luźnej gumie tutaj sobie jechał. I nie martwił się tym, że hopper spadnie, czy po prostu stracę, czy będę miał jakąś nietrwałą stratę. Jeśli chodzi o to, to też musicie zrobić swój research. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie, bo procenty tutaj są z kosmosu. Dodatkowo jeszcze już wcześniej też pokazywałem Wam platformę tutaj C-Swap, czyli Condeks. Ja też tutaj mam takie mini pule płynności sobie stworzone. To nalicza całkowicie tak samo jak... Osmosis, ale zarabiamy tutaj kondeksa, no i tu można wykorzystać do tego na przykład to, że możemy sobie dać kondeksa do USDC albo kondeksa do CMST, czyli do stablecoina tego ekosystemu. Jest CMST do Kanto, te Kanto też jest nowym tokenem, też chyba warto się tym troszkę zainteresować. W ogóle zobaczcie, są tutaj fulle płynności w stosunku do luny. To, co ja zrobiłem z moją luną z AirDropu po upadku całego ekosystemu, no to też wrzuciłem ją sobie w staking tutaj na, na platformę Crescent. Tutaj też są za to jakieś procenty. Zobaczcie, luna do Bikre płaci 147%, nawet dla mnie. Jest to w sumie jakieś tam rozwiązanie, by odzyskać jeszcze część kapitału z tej luny dostałem airdop za darmo. Luna jest po 2 dolary, nie wiem co z tego będzie, dlatego część wrzuciłem tutaj i zarabiam sobie procent, czyli ten token KRE i go zamieniam z powrotem na inne tokeny. Także to by było tyle, jeśli chodzi o taki krótki update na tych różnych platformach. Przejdźmy jeszcze tylko na Discord. Ten nasz weekly update na Discordzie wygląda w ten sposób, że macie po prostu odnośniki, gdzie są poszczególne rzeczy umieszczone. Tak samo macie tutaj linki. Także całkiem fajnie jest to zrobione. Mi też to ułatwia nadrobienie całego tygodnia. Zobaczcie, klikamy sobie na przykład niedzielny live na grupie i mamy pro live info. Wtorkowy live Hajsocholicy live YouTube. Klikacie sobie tu i was przenosi do ostatnich materiałów, jeśli chodzi właśnie o ten dział. Warto też zobaczyć nasz ostatni live z Mateuszem Donajskim na temat właśnie jak pozbierać się psychicznie po bankructwie. Drugi live, drugą część będziemy robić za dwa tygodnie. No i tak jak wygląda nasz Discord to tutaj widzicie po lewej stronie macie kilka takich podstawowych informacji. Macie tutaj grupę Pro. Mamy tutaj supporterów, o to też pytacie, jeśli chodzi o to dla osób, które nas supportują. Tak jak macie gdzieś na YouTubie Patronite, no to tutaj jest możliwość zostania supporterem i wtedy widzicie troszkę więcej, co tutaj na tym Discordzie się dzieje. Jeśli chodzi o grupę Free, też tutaj dzieje się sporo. Mamy Oczywiście Weekly update, mamy tablicę ogłoszeń. Tutaj też dodajemy różne ciekawostki, jest czat, tutaj można pisać i wymieniać się informacjami. To co dzieje się aktualnie, na przykład na bieżąco jest opcja Mam pytanie, są Wasze propozycje dla osób początkujących. Jest tutaj, oczywiście wiele materiałów z których można korzystać. Zobaczcie, jest strefa edukacyjna, są e-booki wypisane. Od czego zacząć, krypto starter to jest akurat też bardzo fajne. Macie wszystko poukładane i wiecie, co gdzie znaleźć. Tu są kroki do działania, jest słownik kryptowalut, jest dział o bezpieczeństwie, jest strategia DCA, którą możecie tutaj oczywiście sobie przeczytać na naszym Discordzie. Tutaj mamy rozpisane, co jest co. Czym jest DeFi? Są sieci, jest informacja o KYC, jest informacja o podatkach, później mamy jeszcze kryptowaluty. Zobaczcie, jest tego naprawdę sporo do przerobienia. Mamy tutaj strefa darmowego siana. Jeszcze wam pokazywałem ostatnio, w jaki sposób możecie sobie włączyć powiadomienia, ponieważ pojawiła się nowa funkcja na Discordzie, i tutaj mamy coś takiego jak przeglądaj kanały. Tylko, że jak tu pojawia się coś nowego, no, to wy tego nie widzicie, dlatego warto jest sobie kliknąć tutaj: przeglądaj kanały, zaznaczyć, śledzę kategorię, czyli żeby to wszystko tutaj śledzić, a manualnie już pójść później, właśnie w powiadomienia. I tak jak widzicie, tu jeszcze jest: pokaż wszystkie kanały. To jest mega ważne, i to nie tylko na naszym Discordzie, ale ogólnie na wszystkich Discordach. Jeśli macie tą opcję na Discordzie, przeglądaj kanały, a nie macie włączone tego, no to nie będziecie widzieć wszystkiego, co się tam pojawia jako nowe, dodatkowe kanały czy kategorie. Także to warto jest sobie włączyć, a dodatkowo ustawić sobie powiadomienia na rzeczach, które Was interesują. Tutaj macie ustawienia prywatności, nad tym znajdziecie ustawienia powiadomień. Klikamy to, no i pojawi nam się takie coś. Ja w ogóle mam włączone powiadomienia push na telefonie. Tutaj cały kanał ma powiadomienia włączone, ale dodatkowo zrobiłem sobie jeszcze coś takiego, czyli dodałem tutaj kanały, gdzie chcę dostawać wszystkie powiadomienia bez różnicy, czy tam jest ktoś mnie oznacza, czy mnie nie oznacza, po prostu gdy coś się pojawia w tych Właśnie kanałach, no to ja dostaję powiadomienie. No i teraz zobaczcie: strefa NFT tam mamy 12 kanałów. Strefa AirDrop jest 5 kanałów. Można tutaj całą kategorię zaznaczyć, a można zaznaczyć każdy kanał z osobna. No i tutaj można wybrać, czy chcemy po prostu go wyciszyć, czy nie mają przychodzić powiadomienia, czy mają być tylko wzmianki, czy mają być wszystkie powiadomienia. Te kanały oczywiście wybieracie sobie tutaj. Klikacie na przykład. Zróbmy tak, że wybierzemy tutaj HODL BOTA. Klikamy sobie tego HODL BOTA, pojawia nam się to. Klikamy, że chcemy dostawać wszystkie powiadomienia, albo że chcemy to całkowicie wyciszyć. I wtedy jest wyciszone. Jeśli klikniemy tak, to znowu się to pojawi. Można oczywiście też to później edytować i usunąć. I już tego nie ma. Tutaj wybrać, usiąść i po prostu sobie to dostosować do siebie. Taka informacja też się tutaj pojawiła. Zaraz wam powiem, gdzie. Jeśli chodzi o to, tu no to mamy informację, tablica ogłoszeń. No i tutaj zobaczcie, zapoznajcie się z opcjami Discorda. Wrzuciłem info. Tutaj, także na no ten Discord robi mega robotę, ponieważ tutaj wrzucamy update'y, Wystarczy potem kliknąć, e, przejść sobie tutaj. No i macie już wszystko rozpisane, jak tego Discorda poprawnie sobie ustawić. Przejdźmy jeszcze teraz na chwilę na Telegram, też wam pokażę co tam się dzieje. Jeśli chodzi o Telegram, wygląda to w ten sposób. Telegram znacie, używamy go od dłuższego czasu. Jednak tak jak mówię, zarówno warto być na naszym Telegramie, jak i na Discordzie. Na Discordzie dzieje się dużo więcej. Te informacje są obszerniejsze. Tutaj staramy się wrzucać faktycznie te takie najważniejsze info. Aczkolwiek, no, tak jak mówię, Discord jest bardziej rozbudowany, jest to wszystko podzielone na różne działy i tam można sobie to bardzo fajnie dostosować pod siebie. To by było tyle, jeśli chodzi o ten. Informacyjny filmik. Dajcie znać w komentarzach, czy po prostu jesteście na bieżąco z tym, co się dzieje na rynku. Pamiętajcie, zasubskrybować mój kanał, zostawcie jakiś komentarz dla zasięgu. No i kliknijcie sobie dzwoneczek, aby mieć powiadomienia o nowych filmach, które tutaj się będą pojawiać. Trzymajcie się, cześć.